Rozpoczęły się dla nas zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver. Srebro Adama Małysza dodało nam skrzydeł. Polscy kibice, głodni sukcesów, liczą, że po Małyszu, po medal sięgną kolejni nasi sportowcy. Za ponad pół godziny w biatlonie startuje Tomasz Sikora. Z kolei Adam Małysz nie zamierza spocząć na laurach, bo za tydzień konkurs na dużej skoczni. W Vancouver jest wysłannik wiadomości Jarosław Kuś, który był świadkiem sukcesu Małysza. Jarku, co działo się po zakończeniu telewizyjnych transmisji? Ja tak zadowolonego Adama Małysza jeszcze nie widziałem. Starsi koledzy, dziennikarze, którzy jeżdżą za Adamem Małyszem, mówią, że też jeszcze tak szczęśliwego Adama Małysza nie widzieli. Transmisja zakończyła się około 11, a o 14 Adam Małysz wciąż był na skoczni i wciąż udzielał wywiadów. Tych wywiadów udzielił wczoraj naprawdę bardzo dużo. Kto poprosił, wywiad dostał, a przy tym Adam Małysz żartował. Kto chciał zdjęcie sobie z nim zrobić, zrobił sobie zdjęcie. Kto chciał autograf, dostał autograf. Małysz był naprawdę bardzo szczęśliwy. Później chwila przerwy na obiad, a później znów kolejne wywiady, kamery, no i ceremonia wręczenia medali. Adam Małysz srebrnym medalistą. Takiego Małysza chcielibyśmy oglądać jak najczęściej. Adam Małysz. Pierwsza dekoracja medalistów olimpijskich, a na niej pierwszy Polak, Adam Małysz, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Im zawodnik jest starszy, tym ciężej mu jest i tym więcej musi sił w to wszystko włożyć. Tym bardziej to jest coś, co jest później bardzo doceniane. Na te zawody przyjechało wielu Polaków z Kanady i Polski, wszyscy z nadziejami na medal Małysza. Po pierwszym skoku Polak był trzeci, było wiadomo, że w drugim skoku musi być dalej. Małysz ruszył, a kibice zaczęli doping. Skoczył daleko, 105 metrów i znów chwila niepewności. Małysz i kibice czekają, aż stało się jasne, Polak ma medal. Pierwsze jak zobaczyłem na tablicy, że prowadzę po swoim skoku, to jedynie co, to łzy poleciały mi z oczu. Pod skocznią zaczęły się śpiewy. Podziękowaniom dla Małysza nie było końca. To podróż mojego życia, powiem szczerze. Jeszcze takie zwycięstwo naszego Adasia, także myślę, że wszyscy Polacy powinni być przeszczęśliwi dzisiaj. Małysz odbierał gratulacje i udzielał kolejnych wywiadów. Widać było, że jest szczęśliwy. Mówił po polsku tuż po konkursie. Ja się ogromnie cieszę, bo naprawdę tam nawet było Radio Maryja, ktoś był z Radia Maryja i mówi, że Radio Maryja, Adam, z tobą, zrób krok do przodu. I zrobiłem po pierwszym skoku. Po niemiecku mówił na konferencji prasowej. Ja, ich bin sehr zufrieden, war. By za chwilę znów opowiadać Polakom, że obudził się o 4 w nocy, bo koledze w pokoju zadzwonił telefon. A wiem, kto dzwonił do Stefana. Biuro obsługi klienta. W każdym z wywiadów podkreślał, że jest szczęśliwy, że ciężko na to pracował, że dziękuję trenerowi, że będzie skakał dalej. Będę walczył na dłużej, będę walczył, żeby udowodnić, że ten medal również nie był jakimś przypadkiem. Chciałem otworzyć puszkę z medalami dla Polski, mówił Adam Małysz, srebrny medalista olimpijski. Dziś startuje Tomasz Sikora. Jarosław Kuś, Wiadomości, Vancouver. Radość w Kanadzie, ale też radość w Polsce. To był wyjątkowy wieczór w milionach polskich domów. Polscy kibice liczyli na Adama i się nie zawiedli. Świętują srebrny medal na średniej skoczni i już czekają na kolejny konkurs. Kamil Dziubka. Tak było wczoraj w całej Polsce, ale tu w Wiśle było wyjątkowo. Mieszkańcy rodzinnego miasta Adama Małysza są mu wierni od lat. W słynnej karczmie u Bociana sukces świętowali kibice, przyjaciele i rodzina. Adam pokazał charakter, także cieszymy się wszyscy, no. Super Adam, super! Czekałem, już wiadomo, były takie momenty, że Adam chciał kończyć karierę, ale na szczęście tego nie zrobił. Dziś nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, że Adam Małysz mógłby przestać skakać. Kibice już czekają na kolejny konkurs, tym razem na dużej skoczni. Adam nie odpuści, tym bardziej, że jest już multimedalistą olimpijskim i to złoto jest w jego zasięgu. Adam znów jest na szczycie. Powstał jak mityczny Feniks z popiołów, bo w ciągu ostatnich 2 lat nie potrafił przebić się nawet do pierwszej dziesiątki Pucharu Świata. Teraz te słabe wyniki są tylko złym snem. Wielu przepowiadało koniec kariery Małysza, że jest za stary, że jego czas się skończył. Ale byli też tacy, którzy wierzyli w niego zawsze. I to oni dziś triumfują. Adam jest dla mnie ikoną polskiego narciarstwa, jest dla mnie królem, zawsze to mówiłem. I on przez ostatnie 10 lat trzyma mnie przy tym, że ja oglądam skoki. Kibice znów gromadzą się, by wspólnie śledzić starty Adama. Znów czekają na jego sukces. Takiej małyszomanii, jaką wywołałem ja niechcący kiedyś, tym leć Adam leć, to już na pewno nie będzie, bo już jednak publiczność oswoiła się z sukcesami Małysza, ale to jest zawsze przyjmowane, tak jak ten medal, oczywiście z wielką radością i z wielką sympatią. Kamil Dziubka, Wiadomości.